Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 7 z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się karmieniem krów. Mam tutaj oczywiście moją odwarkę teleskopową, którą będę chciał wykorzystać w dzisiejszym odcinku. No i tutaj mam belasiana z koniczyny, ale mam też oprócz tego jeszcze, to jak widzicie, dość sporo kostek kiszonki. No i dzisiaj będę chciał wykorzystać tą właśnie kiszonkę w tych kostkach do nakarmienia moich krów. No tutaj też, jak widzicie, zaparkowałem sobie przyczepę samozbierającą do bel, którą sobie zakupiłem poza odcinkiem. No więc okej, wsiadam sobie do tej ładowarki teleskopowej. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki u krów. No jak widzicie, mają jeszcze dość sporo tutaj pożywienia, jeśli chodzi o zapasy, tylko mają one 460 tysięcy litrów trawy lub siana. No ja im tutaj dam trochę kiszonki. Też urodziły mi się nowe cielaki, które będę chciał sprzedać, myślę, po około 2 albo 3 miesiącach. No bo to są krowy mleczne i tak tutaj tyle krów, ile mam, no to wystarczy mi, jeśli chodzi o produkcję mleka. Nawet w kolejnym odcinku myślę, że zrobimy sobie transport mleka do mleczarni. No ale też niedługo urodzą mi się te krowy mięsne. Tutaj został chyba jeszcze jeden miesiąc i będziemy mieli tutaj małe cielaki. No i te cielaki, jak się urodzą, no to będę chciał trochę tutaj poczekać, aż urosną, żeby je sprzedać z zyskiem. No więc okej, też będą tutaj chyba niedługo dorosły te krowy, które już mi się jakiś czas temu rozmnożyły, czyli te. Mamy tutaj 20 miesięcy, więc jeszcze trochę trzeba poczekać, aż będą one dorosłe. No okej, dzisiaj je nakarmimy, żeby oczywiście mamy jak najlepszą wydajność. Więc bierzemy sobie tą ładowarkę teleskopową. No i weźmiemy sobie te kostki, tylko chyba będę po dwie brał, żeby mi się one tutaj nie poprzewracały. O, na spokojnie tutaj oczywiście dostanie ta ładowarka. Tylko nie wiem, czemu te kostki mi się tak zaczęły chwiać dziwnie, ale okej, tutaj sobie weźmiemy te dwie. No i tu mamy 6000 litrów kiszonki, ale to chyba jest jedna kostka. Mamy tutaj dwie. Możemy sobie też odfoliować, tylko chyba te naładowarte na tych widłach to nie możemy. Chyba, a nie, tą u góry możemy odfoliować. No wygląda to w ten sposób. Tej drugiej niestety nie mogę odwinąć, ponieważ no jest ona tutaj na tych widłach, niestety się nie da. No i to i tak po prostu tutaj wrzucamy w to miejsce wyznaczone. No i to się automatycznie tam uzupełnia. Teoretycznie mógłbym też zrobić pasz mieszaną, bo mam tutaj siano z koniczyny, mam tą kiszonkę. Ale tutaj i tak jest trochę zmieniony system i kiszonka daje 90% wydajności, a siano 75%. O, tu jedna kostka została w powietrzu. Właśnie czasami jest tak dziwnie, że jeśli damy dwie kostki jedna na drugą, no to jedna zostaje w powietrzu, jak ta pierwsza się już zużyje. O, tutaj widzę, że sobie cielak biegnie w oborze, tam kolejna krowa. No też mam wrażenie, że na tej mapie krowy mają trochę inne animacje, mają trochę nowych animacji. O, teoretycznie mógłbym spróbować zebrać już te wszystkie kostki, ale pewnie by mi się przewróciły, więc wezmę sobie może po dwie, później weźmiemy trzy. No ale widzę, że te łąki są wystarczające, żeby zrobić odpowiedni zapas pożywienia dla tych krów. Oczywiście gdybym chciał ich hodować więcej, no to wtedy pewnie już musiałem trochę więcej trawy kosić, albo na przykład musiałbym siać kukurydzę na kiszonkę. No zostanę, żeby tutaj podjechać do tej kostki, żeby ona spadła. No tak jak mówiłem na początku, w kolejnym odcinku chyba zajmiemy się transportem mleka do mleczarni, no bo jak widzicie, mamy tutaj 60 tysięcy litrów mleka. Więc akurat sobie to zawieziemy do mleczarni. Tam w mleczarni już zostało niewiele, tam zaraz sobie jeszcze sprawdzimy, ale tutaj jest niecałe 20 tysięcy litrów. Więc można sobie to uzupełnić, a ewentualnie w przyszłości będę mógł nadwyżkę tego mleka sprzedawać. Tylko tutaj jest taki problem, że ja nie mogę wjechać tą dużą cysterną na mleko, no bo mi się ona po prostu tutaj nie zmieści, mógłbym się gdzieś zablokować. Więc muszę wozić tą małą beczką, którą mam na moim gospodarstwie. A niestety w modyfikacjach nie znalazłem za bardzo takiej beczki ze zwiększoną pojemnością. No ale w sumie i tak na taką ilość krów ta mniejsza jest wystarczająca. O, oczywiście tutaj zostały w powietrzu te kostki. No to sobie ładnie krowy jedzą teraz tą kiszonkę, tutaj to siano. Tu mamy takiego cielaka też, tu jest ta krowa mięsna. A to siano sobie wykorzystam później. Na razie zużyjemy tą kiszonkę, a później damy im to siano z koniczyny. Też fajnie, że te bele mają trochę inny wygląd, bo tu mamy siano z koniczyny.
No więc w kolejnym odcinku będzie transport mleka do mleczarni, tylko nie wiem, czy w marcu zrobimy to, czy sobie przewinę może czas do na przykład do kwietnia. W maju pewnie będą sianokosy, ale nie wiem, czy będę robił to na odcinku, czy poza odcinkiem. Jeszcze się nad tym zastanowię, no bo w sumie niedawno były też sianokosy. Ale to jeszcze się nad tym zastanowię, czy będziemy robić sianokosy, czy coś innego. Może zrobimy sobie sianokosy, a później w lecie będą jeszcze żniwa. Też w ogóle zobaczę, czy zdążę zrobić te żniwa do premiery kolejnego farminga. Muszę sobie zobaczyć w kalendarz, jak to wypada. No bo jeszcze pod koniec pewnie zrobimy sobie jakieś małe podsumowanie. Chociaż tu jakoś dużo rzeczy nie kupiłem. Bardziej się tutaj tak bawiłem w taką hodowlę krów. No ale i tak trochę maszyn tutaj mamy. Trochę się udało rozbudować to gospodarstwo. No też tą serię chyba na początku wakacji zacząłem. Więc no nie mamy tu już jakoś dużo odcinków, tutaj 20 parę odcinków z tej serii pewnie będzie. Pewnie gdyby ta seria trwała dłużej, no to mógłbym zdecydowanie bardziej rozbudować to gospodarstwo. Mógłbym sobie kupić też więcej tych łąk i nawet przerobić je na zwykłe pola uprawne. No i tak fajnie może było się na tej serii pobawić, też może było tutaj fajnie zająć się tą hodowlą krów, no i fajnie, że na tej mapie jest rozbudowana bardziej ta hodowla zwierząt, czy mamy też małe zwierzęta. Oczywiście w kolejnym farmingu będzie to w podstawce, czyli małe zwierzęta. No ale tutaj mieliśmy to na mapie z modów. A no, widzę, że jeszcze tej kiszonki sporo się zmieści, bo mamy tutaj chyba 500 tysięcy, tak, nieco ponad 500 tysięcy, a łącznie chyba tutaj wchodzi 700 tysięcy, z tego co pamiętam. Nawet chyba może być, że trochę więcej. No, a tutaj jak sobie te kostki zmagazynowałem, to normalnie jest pryzma na kiszonkę, gdzie możemy sobie na przykład sieczkę wysypać albo trawę. Ewentualnie może taką akcję zrobimy, że skoszę trawę poza odcinkiem, a na odcinku będę zbierał trawę za pomocą szczepy samozbierającej, żeby ją tutaj wysypać. Chociaż w sumie te kostki są wygodniejsze albo bele, no bo sobie wezmę tak na widły i przewożę je tutaj. Więc jeśli robiłbym sianokosy, no to raczej pewnie normalnie będę to zbierał na przykład siano albo na bele kiszonki. Raczej pewnie sobie bele, ponieważ kiszonka daje większą wydajność. Więc pewnie sobie zrobię bele. No też w sumie patrząc na to, ile tutaj można robić kiszonki z trawy albo ogólnie na przykład produktów od krów, czyli gnojówki, ile można mieć, no to mogłem też kupić biogazownię, tylko że jest ona dosyć droga, więc musiałbym wziąć bardzo duży kredyt. I na takim etapie jeszcze za bardzo to nie opłaca, patrząc na to, że tutaj będzie jeszcze kilka odcinków. Pewnie gdyby ta seria potrwała dłużej, to pewnie bym wziął jakiś kredyt i kupiłbym biogazownię. A na takim etapie raczej już to za bardzo nie ma sensu. O, spróbuję może cztery kostki wziąć. Nie wiem, czy mi się to nie przewróci, ale oj, chyba się przewróci w tamtym kierunku. A jeszcze tam mamy ogrodzenie, no. Nie wiem, czy nie mogę go usunąć na chwilę. Zobaczymy, najwyżej sobie tam wjadę od drugiej strony, bo tam, z tamtej strony można wjechać normalnie. Tam, gdzie są te drzewa. Albo najwyżej na chwilę sobie wyłączę to ogrodzenie, bo jest taka funkcja, że można sobie to wyłączyć. Na przykład ten płot tutaj po prawej, jeśli by mi przeszkadzał, to też mogę go sobie wyłączyć, ale fajnie wygląda, mam tutaj tą przyczepę do bel. Ok, teraz pomalutko skręcamy. O, no i udało się przywieźć cztery kostki, tylko niestety tamte mi się wywróciły. Tu jeszcze musimy poczekać, żeby te kostki pospadały. No i okej. Okay. Chociaż my teraz nawet tą ładowarką mogę spróbować wyciągnąć tamte kostki. No to zobaczymy, czy będzie taka potrzeba, czy jakoś uda się to inaczej wyciągnąć. Teraz będę musiał je pojedynczo od tej zbierać, więc może zaraz sobie weźmiemy te kostki jeszcze, które są po lewej. No tamto sobie poza odcinkiem pozbieram. Nie wiem, czy to się wszystko zmieści, raczej pewnie nie, bo już tutaj mamy ponad 600 tysięcy.
No nie, prawie 600 tysięcy, więc jeszcze trochę brakuje. Tutaj też chyba jeszcze była kiszonka z koniczyny, bo jak robiłem te sianokosy kiedyś na odcinku, no to skosiłem tutaj tą moją łąkę, gdzie jest trawa, no i też koniczynę skosiłem na kiszonkę. Możliwe, że w tej kolumnie tutaj po lewej znajduje się ta kiszonka z koniczyny. No, ale tak sobie myślę, że gdyby tutaj zainwestować w biogazownię, postawić na przykład tam jakąś wiatę na belę, plus kupić prasę stacjonarną, to można byłoby robić bardzo dużo kiszonki z trawy, kupić jakąś większą przyczepę samozbierającą, no i robić taką dużą produkcję. Może na takim etapie jeszcze nie płacę, bo to robimy jeszcze parę takich prac, żeby dokończyć tą serię przed premierą nowego Farminga. Okej, tu jeszcze weźmiemy te dwie kostki. No ale w sumie tutaj dość sporo i tak tego wrzuciłem. O, tu jest chyba kiszonka z koniczyny, bo jak widzicie, tutaj po prawej stronie jest inna ikonka. I ta ikonka oznacza kiszonkę z koniczyny. Więc tutaj też będą miały krowy, ale oczywiście to działa tak samo jak zwykła kiszonka. Tak samo siano z koniczyny działa tak jak zwykłe siano. Okej, teraz też weźmy sobie trzy kostki, tylko poczekam aż to trochę mi się bardziej nabije, no i niestety jedna kostka spadła. Dobrze, że to jest gra, no bo w rzeczywistości tutaj ta kabina mogłaby się trochę uszkodzić, a na szczęście to jest gra, no i tutaj nic się nie stało, po prostu ta kostka sobie spadła. Ale widziałem w internecie filmy, jak na przykład ta kabela spadła na ciągnik, no i tam były dość spore uszkodzenia, jakieś wgniecenie dachu, rozbita szyba. Ale to sobie posprzątam te kostki, które pospadały poza odcinkiem. W sumie tu może też spróbuję zabrać cztery naraz. O, tu też jest chyba kiszonka z koniczyny, zobaczmy. O, chyba też nawet trochę inaczej wygląda. A nie, to jest zwykła kiszonka. A tu jest kiszonka z koniczyny, ale to... To akurat widzę, że bardzo podobnie wygląda do tej zwykłej kiszonki. Okej, znowu musimy uważać, żeby to się nie przewróciło, jednak muszę delikatniej tutaj cofać. Teraz powoli sobie tutaj skręcimy. O, możemy sobie nawet z tej kamery tutaj popracować. Chociaż może teraz zmienimy, żeby tutaj delikatnie teraz podjechać. No i opuszczamy powoli. No widzę, że jeszcze trochę tutaj dosypiemy i będzie pełno. Chyba weźmiemy teraz te kostki, które tutaj pospadały, bo tamte możemy sobie jeszcze zostawić na inny raz, jak tutaj jest tak ładnie ułożone. A na razie weźmiemy sobie te, co pospadały. No w sumie jak będę belował trawę na kiszonkę na tej mojej łące, to chyba te bele wrzucę tutaj trochę pod tą wiatę, a jak się nie zmieszczę, no to resztę ułożę tutaj, na tej pryśmie.
A spróbuję sobie dwie na raz zabrać. Może sobie w ten sposób ułożę. Nie wiem, czy mi to nie spadnie, ale chyba nie powinno spaść. O, nawet ciekawie to wygląda. Jedna jest w jedną stronę obrócona, a druga w drugą. Okej, zobaczmy ile jeszcze brakuje, jeszcze niedużo, więc pewnie jeszcze kilka kostek i będzie tutaj już pełno. To akurat pewnie zbierzemy sobie te kostki, które tutaj się wysypały. A nie pamiętam, czy w ten sposób się usuwały? Chyba nie, muszę sobie to zobaczyć. Albo tak? Nie wiem, poza odcinkiem sobie to sprawdzę, albo podjadę od drugiej strony. No może nawet teraz sobie tam podjedziemy, przerzucimy sobie te kostki tutaj na tą stronę. Bo tu możemy sobie normalnie wjechać, tylko musimy uważać na te drzewa, żeby się nie zablokować. Teraz nawet fajnie siedzi z tej kamery pierwszoosobowej, bo tutaj dokładnie widać, którędy mam jechać. O, nawet sarna jakaś tam była. Ale dość gęsto tutaj są te drzewa nasadzone. Okej, no i tu już mamy przerzucone. Jeszcze jedna kostka została, to nawet sobie ją zbierzemy teraz. Tu sobie jakoś zawrócę i pojedziemy z powrotem. Okej, trochę sobie to obniżę, żeby lepiej widzieć, chociaż nie, bo zahaczam o tą... o ziemię tą kostką. Ale na szczęście udało się wyjechać. Tak, mi ta kostka odskoczyła, ale... udało się dostarczyć. No to jeszcze weźmy tamte dwie. No i zobaczymy, pewnie już będzie tutaj 100%. A tu jeszcze zostanie jedna kolumna na później, żeby tutaj też to dać. Okej, jeszcze trochę się zmieści, ale to już sobie może poza odcinkiem resztę tutaj uzupełnię. No a jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć!